Słyszeliśmy wszyscy i wiemy o tym, po co przyszedł Pan Jezus na tą ziemię. Chyba się nie spodziewamy, że On będzie nam sprawiał po ludzku przyjemność. Powie, ty jesteś leniem, będziesz teraz usprawiedliwionym leniem. Ty jesteś pyszna, to teraz będziesz usprawiedliwiona pyszna. Ty jesteś złodziej, to będziesz usprawiedliwionym złodziejem. Ty jesteś kłamcą, to będziesz usprawiedliwionym kłamcą. Pięknie. Żyj sobie dalej po swojemu, a Pan cię wprowadzi do nieba. O, piękna Ewangelia. Któż by nie chciał? Do nieba wszyscy. Tylko to nie ta droga. To nie ta droga dla naszej cielesności. Nim się wejdzie na tą drogę, trzeba umrzeć na krzyżu. Trzeba umrzeć dla swoich bajek na chrześcijaństwo. Jezus nie opowiadał bajek apostołom, tym rybakom, prostym ludziom. On mówił im prawdę. Może dla nich ona była porażająca. On mówił o swoim krzyżu, o swojej śmierci, o swojej hańbie. Oni nie umieli tego przyjąć, zaakceptować, że ten wspaniały Chrystus tak będzie sponiewierany, tak wykpiony, wyszydzony i ukrzyżowany. Piotr swojej miłości do Jezusa staje i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Jezus mówi, Piotrze, to przyjdzie na Ciebie. Nie ma innej drogi do wieczności. Im dalej, im pokolenie za pokoleniem przychodzi, tym bardziej ludzie oczekują Ewangelii, która będzie im sprawiała przyjemność i pozwalała im pozostawać sobą, no trochę lepszym. Trochę bardziej takim świadomym, no Bóg jest, ja wiem, Bóg jest, Jezus umarł na krzyżu, ja wiem, ale zostawi ich w tym spokojnym dołku swojego własnego życia. I oni będą sobie prowadzić to własne życie, a oprócz tego będą mieli polisę, na którą czasami wrzucą jakieś tam drobne ze swojego życia, żeby się uzbierało wielki skarb w niebie. Takie drobne na polisę wieczności, a wszystko na polisę teraźniejszości, bo trzeba teraz żyć na ziemi, a potem kto wie. A więc na potem drobne, a na teraz grube, żeby wykorzystać. A więc taki jest człowiek i w ten sposób myśli człowiek. I taki człowiek chce takiego Chrystusa. I ludzie sobie takiego Chrystusa znajdują. I mówią, wiesz, Jezus mnie nie potępia. Jezus zgadza się na takie moje życie. On mnie kocha. On lubi mi sprawiać fajne rzeczy. Tak, Jezus przyniósł to, co najpiękniejsze. Przyniósł możliwość, abyśmy zakończyli nasze życie w ten sposób, jaki je prowadziliśmy. Chrześcijaństwo nie jest dla tchórzy. Chrześcijaństwo jest dla bohaterów. Zdeptać diabła, który niszczy człowieczeństwo, to trzeba być bohaterem w Chrystusie. Zdeptać Jego z Jego pokuszeniami, z Jego pochwałami, którymi nas otacza. Zdeptać Go z wszystkim, co On przeciwko nam, czy dla naszego takiego pokrzepienia przynosi. Ty nie jesteś takim złym chrześcijaninem. Ty wcale też nie jesteś złą chrześcijanką. Przecież od czasu do czasu robisz te swoje dobre rzeczy i przecież ty jesteś zadowolony z siebie, zadowolona. Przecież w końcu ten Jezus jest zaspokojony w jakiś sposób. Zobaczcie, pokolenie za pokoleniem diabeł rozpracowuje chrześcijaństwo właśnie takimi sposobami docierania do ludzi. Oszukując i zwodząc chrześcijan. Ty nie musisz się tak starać o swoją wieczność. Ty masz ją po prostu z łaski za darmo. Ty nie musisz walczyć o swoje zbawienie. Ty masz je, ty musisz sobie odpocząć od tych zmagań. Ty musisz się zacząć cieszyć tą swoją codziennością. O, potępienie cię dopadło. To o, straszny wróg, niszcz potępienie. Nazywają sumienie potępieniem. Sumienie się odzywa i mówi, nie tak, obudzone przez krew Chrystusa, przez Ewangelię. Mówi, nie tak, a człowiek nazywa, o potępienie, nie przyjmuj żadnego potępienia. Potępienie oczywiście, jeżeli ono przychodzi od diabła, nie przyjmuj potępienia.
Ale jeśli odzywa się twoje własne sumienie, złodzieju, i mówi: przestań kraść. Kłamco, przestań kłamać. Lekko duchu, przestań tak żyć. To nie niszcz tego, tylko szukaj Pana, który przyszedł właśnie po to, żeby tego nie było. Żeby człowiek miał żarliwość o sprawy Boże. Żeby człowiek chętnie starał się o te sprawy Boże. Zobaczcie, jak otworzymy drugi do Koryntian, 5 rozdział. 9-10 wiersz. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać, to znaczy Jezusowi Chrystusowi się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, jaka zapłata będzie za dobre uczynki, a jaka za złe. Niestety wielu ludzi uwierzyło w to, że za złe będzie zawstydzenie, ale ty i tak wejdziesz do wieczności. A więc czy czynisz źle, czy dobrze, to nie jest tak ważne jak to, że jesteś zbawionym, zbawioną. A co to jest zbawienie? A więc wypacza się słowo zbawienie, pokazując zbawienie jako coś fikcyjnego, coś abstrakcyjnego, coś, co niby się dzieje, ale jego nie musi być widać. Zbawienie musi być widoczne. On przyszedł zbawić nas z naszych grzechów, a więc stało się to widocznym, że przestaliśmy czynić to, co wcześniej czyniliśmy, czy nie. Zbawienie jest widoczne. Zbawienie to jest przejęcie władzy przez Chrystusa Jezusa w tobie i we mnie. I On zaczyna czynić w tobie i we mnie to, co Bogu się Ojcu podoba. Zbawienie zawsze musi być widoczne. Zbawienie nigdy nie było abstrakcyjne, bo gdyby było abstrakcyjne, to Jezus nie umierałby na krzyżu. Zbawienie zawsze jest widoczne. Objawy zbawienia, które są widoczne w tobie czy we mnie, to jest to, że widać więcej i więcej Chrystusa. To jest zbawienie. I wspaniałe to jest zbawienie, ponieważ do wieczności nie wejdzie nic nieczystego. Każdy więc stanąć przed Chrystusowym sądem musi. Chrystus jest tym, który umiłował nas i to umiłował do końca. Ale wiemy, co powiedział tym, którzy czynili nieprawość, chociaż przyjęli pewne wartości. Powiedział: nigdy was nie znam, idźcie precz ode mnie. To jest jego sąd. Musi to być prawdziwe zbawienie, prawdziwe oczyszczenie, prawdziwe uświęcenie, prawdziwe pojednanie z Bogiem, prawdziwe chodzenie przed obliczem Bożym jako zbawieni ludzie. To jest wspaniałe dla mnie i dla ciebie. Dopóki żyje tutaj jeszcze Duch Chrystusowy na tej ziemi, dopóty Ewangelia będzie głoszona w prawdzie, nie będzie się podobała coraz więcej ilości ludziom. Ludzie coraz więcej będą przeciwko niej złorzeczyć i będą mówić fałszywie przeciwko tej prawdzie. Będą woleli słuchać kłamstwa diabelskie, które im będą potwierdzały, że jest dobrze, niż posłuchać tego, że jest źle i trzeba to zmienić. Będą uczyli się, jak zbywać prawdę, a jak przyjmować zakłamania. O, dzisiaj było pięknie, dzisiaj mi to potwierdziło, że jestem dobrym człowiekiem, żyjącym dalej dla samego siebie. Ale jeśli prawda ma być głoszona, to Pan Jezus powie: jesteś egoistą i trzeba to zmienić, bo nie chcę cię zgubić. Chcę, żebyś stanął przed moim sądem już nie jako egoista, ale tak jak ja, w moim duchu, jako sługa, jako służebnica, żebyś mógł się cieszyć, kiedy staniesz przede mną, a nie żebyś drżał i usłyszał: nie znam cię. Pan nas kocha i nie chce, żeby zginął ktokolwiek, dlatego mówi prawdę: ratuj się, póki jeszcze masz życie na ziemi. Wielu już dzisiaj zdeptało to. Wielu dzisiaj nie ma na to ochoty zrobić coś w sprawie swojego zbawienia. Odgrywają już sztuczkę chrześcijańską i grają ją coraz lepiej. Ale są ludzie, którzy są rzeczywiście doświadczeni w tym i widzą, że trzeba iść tak, żeby być zbawionym, żeby być zbawioną. Żeby szukać dalej Pana i żeby dalej się dać oczyszczać z tego, co jest jeszcze niezbawione w nas. Co jeszcze jest starym człowieczeństwem, starą metodą życia. Jezus nie chce, żebyśmy stanęli przed Jego sądem w sposób nieprzygotowany, dlatego sąd dzisiaj jest już nad nami. On dzisiaj wykazuje to, co nie jest Nim. I daje nam siłę ku temu, żebyśmy chcieli
stoczyć dobry bój i wygrać. Jesteśmy głęboko poruszeni tym, że Bóg wysłał nam Syna swego umiłowanego i daje nam drogę zbawienia. Nie chcielibyśmy stracić tak wielkiej szansy i postawić na swoim, czy zgubić tą wartość zbawienia. Jezus powiedział, zobaczcie, idą uczniowie za Nim. My byśmy się spodziewali, że Jezus się odwraca i mówi, o, wspaniale, że za Mną idziecie. Ja nie spodziewałem się, że taki tłum będzie chciał mnie słuchać. Lecz Jezus odwraca się i mówi, zupełnie co innego. Jeżeli chcecie być mymi uczniami, wyprzyjcie się samych siebie, weźcie krzyż na siebie i pójdźcie za Mną i naśladujcie Mnie. I co? Co Jezus mówi dzisiaj do ciebie? Czy głaska ciebie i mówi ci, o, podoba mi się twoje życie, jest nawet takie piękne, ułożone już takie. Czy Jezus mówi, nadal chcesz iść za Mną? A co zrobisz z tą swoją dumną naturą? A co zrobisz z tym swoim pysznym myśleniem o sobie? A co zrobisz z tym zakłamaniem, który ci daje swobody chrześcijańskiej, chociaż żyjesz dalej w grzechu? Wyprzyj się siebie, Jezus mówi dalej. Weź swój krzyż. Weź swoją śmierć. Idź dalej za Mną. Jezus cię kocha, ale nie chce, żebyś szedł za Nim jako obłudnik, obłudnica, udający chrześcijan, którzy tak jakoby chcieliby poddawać się krzyżowi, ale przecież krzyż to odebranie nam praw do siebie samego, do siebie samej. A więc, Panie, my weźmiemy fikcyjny krzyż, my weźmiemy wyobrażeniowy krzyż, my weźmiemy inny krzyż niż ten, o którym Ty mówisz. My weźmiemy taki krzyż, który będzie nas głaskał i potwierdzał nam na to, że jesteśmy w porządku ludźmi, bo nikogo dzisiaj nie zabiliśmy, Panie. To wielkie szczęście dla wielu ludzi, że dzisiaj nie jesteś mordercą. A ilu nie lubisz? A do ilu masz pretensje? Czy to ma znaczenie? No jeżeli idziemy za Chrystusem, to ma znaczenie. Bo On przecież przyszedł po to, żebyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Pomyśl, że dzisiaj masz wielką szansę nadal się ratować, Panu Jezusie. Ale jeśli będziesz ją marnować, to tylko pokażesz przez to, że nie słuchasz, co mówi Jezus do ciebie. Że ciebie to nie obchodzi naprawdę, uczniu, co mówi nauczyciel, tylko obchodzi ciebie, co mówi ci diabeł. A diabeł ci będzie mówił, nie jesteś taki zły, nie jesteś taka zła. Przecież w końcu nie zabijasz nikogo. Nikomu ostatnio nie ukradłeś nic. Mówiliśmy już o tym. A może ukradłeś komuś miłość, która się komuś należy. Jesteś złodziejem i nie dajesz tego, co powinniśmy dawać. Winni jesteśmy sobie nawzajem miłość. A może nie dajesz miłości i jesteś złodziejem. Okradasz Pana z chwały. On nas wykupił po to, żebyśmy się miłowali nawzajem. I Pan Jezus mówi do mnie i do ciebie, a ty, człowieku, chwilę, idziesz za Mną jeszcze nadal? O, jesteś bohater, ale czy chcesz tak miłować jak ja? To nie jest nauczyciel, który głaszcze swoich uczniów. On miłuje nas. On chce naszego zbawienia i wieczności życia z Nim. Ale nie spodziewaj się, że będzie głaskał, przygłaskiwał to, gdzie nie czynisz Jego woli, nie czynisz przykazań Jego. Oto mamy czas, oto mamy przywilej, aby poznawać Pana w rzeczywistości. A więc każdy z nas przed Nim jako sędzią stanąć musi. A dlaczego Bóg dał mu prawo sądu? Bo jest Synem Człowieczym. Bo był na tej ziemi, nigdy nie zgrzeszył. Wygrał wszystkie bitwy z diabłem. Dlatego wołając ciebie i mnie, On wzywa nas do największej bitwy, jakakolwiek tu się toczy na tej ziemi. Dlatego mamy być Jego żołnierzami, którzy uzbrojeni w Niego żyją dzisiaj dla Jego chwały. Musimy być uzbrojeni nieustannie, bo bój się toczy z prawdziwym wrogiem, chytrym, przebiegłym, który tylko lubi uspokajać chrześcijan. Uspokój się, nie walcz, przestań walczyć, z kim będziesz w końcu walczyć, uspokój się, jesteś porządny, zobacz jak cichutko sobie siedzisz, nikomu nie przeszkadzasz, twoje życie jest takie ułożone, takie fajne już jesteś takim wspaniałym członkiem zborowym, nikomu w drogę nie wchodzisz i nikomu nic dobrego nie czynisz, ale to o tym zapomnijmy. Jakie uczynki najlepiej, żeby za nami poszły. Dobre. Ale jakiekolwiek pójdą za nami. Złe też.
Na ziemi jest czas, gdzie można złe usunąć, aby poszło za nami dobre. To jest walka o nasze wieczne szczęście. To nie jest bitwa o 100 milionów lat. To jest walka o wieczność z Bogiem. Jezus mówił zawsze prawdę i mówi prawdę i nigdy nie przestanie mówić prawdę. Wielu dzisiaj jęczy, kiedy tylko mówisz coś z prawdziwej Ewangelii. Już mówią, ach, dzisiaj znowu źle. A kiedy chcesz usłyszeć, że źle? Jak umrzesz i staniesz przed sędzią, przed Chrystusem, wtedy chcesz usłyszeć, że źle. Powinieneś się cieszyć, kiedy Pan ci mówi, jeszcze jest w tym źle. Powinieneś powiedzieć, Panie, ja ci dziękuję za tą łaskę, że dzisiaj mi mówisz, że jest źle. Że jeszcze mogę coś z tym zrobić. A diabeł przychodzi i mówi, znowu źle, widzisz, po co byłeś dzisiaj na zgromadzeniu? Lepiej było gdzieś nie zniknąć, wyparować, byś przynajmniej nie wiedział, że znowu jest źle. Po śmierci lepiej, tak? Usłyszeć. A czemu opuszczasz wspólne zgromadzenia? Nie ma zwyczaju takiego wśród ludu Bożego, żeby sobie lekceważyć zgromadzenia, opuszczać, kiedy się chce i tak dalej. A więc człowiek sobie myśli może, a jak się czegoś nie dowiem, to będzie fajnie. Wielu się tak nauczyło słuchać tych kazań, które są głoszone, że oni już nie słyszą, co jest głoszone. To nie jest dobre. To wróg tak wyrobił w ludziach, że słuchają to, co jest mówione i zaraz po tym słowie, tak jakby nigdy nic, idą dalej, robią swoje. Sąd nie dociera już, nie porusza się sumienie. Człowiek jest zadowolony sam z siebie, czy zadowolona sama z siebie. A więc musimy stanąć przed Synem Człowieczym, który żył i chce dać ci mi dobro. To jest wspaniałe, że dzisiaj jest nadal nadzieja, że dzisiaj jest nadal możliwość. Raduj się, że możesz być innym człowiekiem każdego dnia, chodząc z Panem i należąc do Niego, że dalej przed Tobą ta wspaniała perspektywa uczenia się i poznawania Chrystusa funkcjonuje. Raduj się nieustannie z tego, że możesz codziennie doświadczać zbawiającego Chrystusa, jak On cię ratuje, zbawia, podnosi, wzmacnia, posila, napomina, karci, ale nigdy nie zostawia cię w spokoju. Śpij sobie. Przyszedł do uczniów, tak? To tylko w Mateusza jest tak. Śpijcie dalej, śpijcie dalej. Nie, dlaczego śpicie? Czyż nie mieliście czuwać ze mną? To nawet godziny nie możecie wytrzymać, ostatnia godzina. Nawet godziny nie możecie wytrzymać. A więc jak ważne jest to dla mnie i dla ciebie, by słuchać Jezusa i cieszyć się z tego. Potrzeba bohaterów i bohaterek. Nie potrzeba statystów chrześcijańskich. Nie potrzeba napełniaczy zgromadzeń. Potrzeba zbawionych ludzi, którzy żyją dla Pana, obfitują dla Pana, którzy są ubogacani i którzy ubogacają tym ubogacaniem innych. Darmo wzięli, darmo dają. Miłując się nawzajem, mają dla siebie nawzajem to, co Pan im daje. Budują się na Boży dom. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. To jest piękne, powiem wam. W armii, kiedy jesteś na wojnie i mówią, wiecie, kochani, tak myślę, że dzisiaj powinniśmy się troszeczkę sprężyć. Może ząbki umyjcie, żeby było miło i tak będzie fajnie. Nie, mówią, masz broń? Czysta? Gotowa? Bo jak będzie niegotowa, to może zginąć. Na wojnie jest inaczej. I chwała Bogu, że jesteśmy na wojnie. Ja wolę słuchać rozkazy wodza, który mi mówi, jak ten, który jest na wojnie i rozkazuje mi w tej bitwie, niż słuchać kogoś, który mistyfikuje mi, jakoby była bitwa, której w ogóle nie ma. Jestem na poligonie, nie ma wroga, taki jakiś wymyślony. Nie, jesteśmy na prawdziwej wojnie, z prawdziwy wróg i prawdziwie wielu chrześcijan ginie. Ginie dlatego, że nie słuchają się Jezusa. Ginie dlatego, że już sobie ułatwili, mają w czasy chrześcijańskie od Chrystusa. Ginie dlatego, że nie walczą o swoją wieczność, odpuścili sobie wieczność, zajęli się sprawami ziemskimi i dlatego Paweł mówi, że oni stanęli wśród wrogów krzyża, a walka toczy się dalej. Ilu jeszcze walczy na tym froncie? Ilu jeszcze słucha rozkazów wodza i te rozkazy są im miłe? Nie boją się ich, bo wiedzą, że te rozkazy ratują mnie, zbawiają mnie i ciebie. Bądź bohaterem. Idź dalej za Jezusem, ale tak, żeby Go słuchać. Panie, co jeszcze masz? Powiedz mi. Jestem sługą Twoim, otwartym i chętnym, żeby żyć dzięki Tobie, żeby być, gdzie Ty jesteś, Panie. Zależy mi na Tobie.
Nie jesteś wymyślony moim Chrystusem, jesteś prawdziwym Mesjaszem. I w tym drugim Tymoteusza, drugi rozdział, od 11 wiersza. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Jeśli my się Go zaprzemy, On się nas zaprze. Tak jest w armii, tak jest na wojnie. Pan nie opowiada bajek, nie mówi, wiesz, nawet jak ty się mnie zaprzesz, to ja ciebie i tak uratuję, wiesz? Ja cię zbyt bardzo kocham, żeby cię stracić. Nawet gdy będziesz bluźnić, nawet gdy będziesz zło rzeczy, cudzołożyć, czynić obrzydliwe rzeczy, ja i tak cię uratuję, bo ja cię za bardzo kocham, ja cię nie puszczę, tak. Wódz mówi, jeśli ty się mnie wyprzesz, ja się cię też wyprę. Jeśli ty nie chcesz mnie znać takim, jakim jesteś, to ja w niebie ogłoszę, że ja też ciebie nie znam. To nie jest chrześcijaństwo dla zabawnych ludzi. To jest chrześcijaństwo dla ludzi, którzy są świadomi. Jest wróg, jest diabeł. Już tylu ludzi zostało zniszczonych przez tego wroga. Tylko dlatego, że zaczął opowiadać bajki za kazalnicy. Dawać ludziom przywileje w czasów chrześcijańskich. Ty możesz na ziemi sobie żyć jak na wczasach. Niebo już jest twoje. Możesz żyć dla siebie i cieszyć się swoim własnym, prywatnym życiem. Niebo już jest twoje. To tylko diabeł może wymyśleć taką Ewangelię, bo niebo jest miejscem dla świętych, czystych, nieskalanych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Bóg nie po to posłał Syna swego na krzyż, na taką śmierć, na takie przyjęcie naszych grzechów, żeby później zaludniać niebo bezbożnikami, nazywającymi siebie chrześcijanami czy chrześcijankami. Pamiętaj, dzisiaj jest jeszcze twoja szansa i moja. Oczyszczać się, uświęcać się, korzystać z rozkazów Pana, być namiętnym wyznawcą Chrystusa, słuchaczem, który nie boi się, kiedy On mówi. Bałby się raczej, gdyby Jezus przestał mówić. Bo kto mi wtedy powie prawdę? Kto mnie tak kocha, żeby mi powiedzieć prawdę? Zobaczcie, że my często mówimy, dobra, ty już jesteś tak złośliwy, ja już ci nie powiem prawdy, bo ty tylko jak ci mówię prawdę, zaraz się obrażasz, zrażasz, zniechęcasz, ja już ci nie powiem. Jezus nadal mówi prawdę. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Wielu dzisiaj jest spieraczy. Spotykają się. Ci wyznają tą naukę, a ci wyznają tamtą naukę. I spierają się. Kto z nich ma rację? Siedzą ludzie wokół i słuchają i zastanawiają się teraz, kto z nich ma rację? I kiedy bierzesz w tym udział, słyszysz raptem, że żaden z nich nie ma racji. Pierwsze, że się niepotrzebnie spierają, bo nie słuchają drugiej strony. Ich odpowiedź w ogóle nie jest odpowiedzią. Ich odpowiedź jest stawianiem swoich warunków. Jedna i druga strona stawia warunki, swoje warunki i nie ma w sumie niczego, żeby było konsekwentnym wysłuchaniem Słowa Bożego i podjęciem prawdziwych kroków wedle tego Słowa Bożego. Nie ma znaczenia, jakich argumentów druga strona używa, tamta i tak je zwalczy. A więc to jest spór o słowa, to nie jest rozmowa na temat Boga. A słuchacze, biorąc w tym udział, tym bardziej głupieją. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. No bo jeśli człowiek się sam posługuje tym, co daje mu gwarancję na to, żeby żyć w grzechu i czuć się swobodnie, no to będzie preferować to nauczanie. Wiesz, ono mi daje naprawdę spokój. Ja wcale nie traktuję tej kobiety, że ona jest cudzołożnicą. Ona umarła. Ona jest teraz nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Tamto już przeminęło, tamto małżeństwo. Ono się nie liczy. Ona jest teraz chrześcijanką. Ona może być moją żoną. O, Pan mi tak nawet powiedział, mówią. To Pan mi objawił, że tak ma być. Który Pan? Czy ten, który określił, że do śmierci? Czy tylko śmierć może rozdzielić tych dwoje? Nie, to nie ten.
To ten, który lubi, gdy ludzie się dzielą, kiedy się rozłączają, kiedy szukają następnych i następnych i następnych. A więc to jest diabeł i możemy z nim walczyć i wygrywać, bo Jezus jest z nami. Masz zwycięstwo w Chrystusie, trzymaj się tego Jezusa, bo to jest jedyne twoje zbawienie. W Jego imieniu masz zwycięstwo, nie cofaj się. Pierwsze jest zadanie uczniów, nie cofaj się nigdy, nie cofaj się, nigdy się nie cofaj. Chociaż wróg będzie napierał i wydawałoby się, że ma wielkie siły i będzie wyglądało, że nie masz szansy, nie wycofuj się, bo twoją szansą jest Chrystus, a on wygrał z diabłem. Pierwsze zadanie żołnierzy, nigdy do tyłu, zawsze do przodu. Pan z tobą, to kto przeciwko tobie? Jak będziesz się uczyć cofać, to wtedy nauczysz się co? Zabezpieczać się. No, panie, widocznie ty tak nie chciałeś. A skąd wiesz? A może właśnie chciał, żebyś szedł do przodu i walczył na kolanach, aż wygrasz. Aż złamiesz te tereny wroga. Aż osiągnie zwycięstwo. Czyż on nie powiedział, że szukałem człowieka, który by zbudował mur, stanął w wyłomie i tak wołał do mnie, żebym ja go wysłuchał i nie zniszczył ich z powodu ich grzechów. Łatwiej jest powiedzieć, no widocznie tak miało być, niż zbudować mur, stanąć w wyłomie i tak wołać do Boga, aż on patrząc na tego człowieka, którego chciał znaleźć w tym miejscu, powie, dobrze, uratuję, wyrwę z tej ciemnicy. Tak jest nasz wódz, tak jest nasz Pan, Jezus Chrystus. A więc starajmy się usilnie o to, aby stanąć przed Bogiem jako wypróbowane Jego dzieci. W ogniu doświadczeń wypróbowane. Myśl, bohaterze, o swoim wspaniałym Chrystusie, bohaterko. Myśl o swoim wspaniałym zwycięstwie w Chrystusie Jezusie. Nie myśl porażkami, myśl zwycięstwami. Myśl o tym, co w niebie, o tym, co w górze. Nie pozwól, żeby porażka przyszła do twojego serca i myślenia. Jest niemożliwe przegrać, kiedy jesteś w Chrystusie. Niemożliwe jest przegrać. On wszystko może uczynić. Licz na Pana. Nigdy nie ustąp. Diabeł będzie przychodził i będzie mówił, zobacz, tyle się modlisz. To już pewno Pan nie chce. Nie. Licz na Pana. Będziesz oglądać jeszcze wspaniałość chwały. Gdyby nie przeciwności, nigdy byśmy nie nauczyli się chodzić z Panem. W przeciwnościach uczymy się cierpliwie wołać do Pana. Diabeł nieraz może przychodzić, a już nie wołaj, to nie ma sensu, to już nic nie da. Pan nie chce wysłuchać, widzisz, wołasz, 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 nic ci nie dzieje, Pan nie chce wysłuchać widocznie. No właśnie dlatego, że diabeł tak przychodzi i mówi do ciebie, to znaczy, że Pan chce wysłuchać, ale musisz jeszcze poczekać, jeszcze Pan chce coś uczynić w tej sprawie. Kto by pomyślał, że Saul z Tarsu będzie jednym z najbardziej oddanych apostołów Jezusa Chrystusa? Nikt by na to nie wpadł. Ale Pan powiedział, módlcie się za wrogów waszych. Myślę, że nie jeden wytarmoszony z domu chrześcijanin czy chrześcijanka mówili, Panie, zbaw tego wroga. Niech ludzie zobaczą, że Ty jesteś Bogiem. Wyrwij go, Panie, z tego zła. Pan lubi słuchać modlitwy zwycięskiej. Pan nie lubi jęczenia i narzekania. Pan lubi słuchać zwycięzców, którzy się modlą w duchu zwycięstwa. Mogą płakać, mogą mieć smutek, ale są pewni swojego Pana. Prawdziwych żołnierzy, którzy wygrywają na froncie. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 19 wiersza. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Radowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I co zrobił? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, idźcie w Duchu Świętym, idźcie w mocy Ducha Świętego, nie w mocy swego ducha, ale w mocy Ducha Świętego. Ojciec mnie posłał od początku, poczęty z Ducha Świętego, święty Boży Syn,
idący w mocy ducha, przez ducha wypędzał demony, przez ducha uzdrawiał, przez ducha wiedział, co jest w każdym człowieku. I teraz Jezus mówi, jak ojciec mnie posłał, ja was posyłam. W tym samym duchu idźcie i żyjcie według tego samego ducha, według owocu tego samego ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność to jest zwycięstwo nad diabłem, nad niecierpliwością, złośliwością, chamstwem, zawiścią. Posyłam was w Duchu Świętym, abyście wygrywali. Kiedy diabeł przychodzi do was ze zniechęceniem, w Duchu Świętym jest zachęcenie. Kiedy przychodzi ze złośliwością, w Duchu Świętym jest cierpliwość. Ja was nie posyłam w waszej mocy, mówi Pan. Ja was posyłam w mocy Ducha Świętego. Pamiętacie, jak kazał im czekać? Czekajcie, aż Duch Święty przyjdzie do was. I kiedy on stąpił, kiedy byli tam, modlili się, cały Kościół napełniony został mocą z wysokości, ale już wcześniej Jezus tchnął na nich ducha. W mocy tegoż ducha. Inaczej możemy powiedzieć, że wszystko, co podoba się Bogu Ojcu, możemy uczynić tylko w jednym imieniu. W imieniu Jezusa Chrystusa i tylko w jednym duchu, w Duchu Świętym. Nie można uczynić niczego, co podoba się Ojcu, bez Jezusa i bez Ducha Świętego. A więc przynajmniej wiemy. To, co byśmy chcieli sami z siebie, bez Boga, bez Ducha Świętego, bez Syna Bożego, to będzie ludzki sposób na religijne jakieś wyrażenie. Ale kiedy to jest Pan, to jest chwała, to jest siła, to jest moc. To jest coś, co nas popycha do tego i daje nam otuchę, że Pan z nami jest. Nie bójmy się nigdy prawdy. Diabeł chciałby, żeby przestać głosić prawdę z powodu tego, jak ludzie dzisiaj się łatwo dają wdołować, kiedy słyszą prawdę. Jak szybko słuchają diabła, a ja się widocznie do tego nie nadaję. Lepiej, żeby w ogóle nie słyszeć tego, co jest mówione. Ja mam być bohaterem, jak ja jestem zawsze tchórzem. Ja mam być odważnym, ja mam być śmiałym, kiedy ja zawsze jestem zapobiegliwym, żeby tylko mnie to nie dotknęło przypadkiem. Tak, to przychodzi z Duchem Świętym. Siły są odbierane właśnie przez to, kiedy ludzie... Dobra, to... Nie mówmy za dużo. Właśnie wygraj na tych frontach, wygrywaj na każdym miejscu, bo wzywać imienia Pańskiego mamy i jako wtedy, jako zwycięzcy podążać dalej. Nigdy nie bój się prawdy, miłuj prawdę, ciesz się prawdą, nawet kiedy ona cię stawia przed ogniem i mówi, teraz przejdziesz przez ogień. I przejdziesz i wygrasz, bo jestem z tobą. Nie bój się. Chodź, mówi Pan Jezus. Idziemy. Panie, z tobą pójdę wszędzie. Nawet przez ogień, nawet przez cierpienie i doświadczenie, bo Ty jesteś ze mną, wygramy. Jezus nie głosi łatwej Ewangelii. Nigdzie nie znajdziesz w Biblii łatwej, takiej przyjemnej dla ciała Ewangelii. Uczniowie wiele przeżyli przy Panu, ale się nauczyli jednego. On zawsze mówi prawdę. I prawda daje wolność. Poznacie prawdę, ona was wyswobodzi. Nie bój się nigdy prawdy, ciesz się prawdą, nawet jak ona mówi ci o wyczynach, których myślisz, o Panie, kto to, co to możliwe. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy w Panu nadzieję pokładają. A więc możemy powiedzieć, że na pewno Jezus nie ułatwiał uczniom cielesnego życia, utrudniał im, ale za to czynił drogę siebie dla nich jako miłą, przyjemną, którą mogą pójść. I wygrać. Chodź codziennie z Panem. Należ do Pana. Ciesz się Nim. Pamiętaj, że Twoje miejsce jest zawsze przed obliczem Pana. Tak jak Boży Syn stawał zawsze przed Ojcem, tak i Twoje miejsce, moje jest przed obliczem Pana. Habakuk pięknie mówi, muszę stanąć przed Panem, żeby się dowiedzieć, co On na ten temat mówi. Nie interesują mnie fałszywi prorocy, którzy mówią, będzie dobrze. Nie, ja muszę się dowiedzieć, jak będzie. O, i usłyszał. Oto sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To powiedział mu Bóg. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale już na ziemi możemy kosztować, jak dobry jest Pan. A więc wiemy na pewno, że Bóg w swojej miłości do mnie i do ciebie posłał swojego Syna po to, żeby nas zbawić. O tym myśl.
Naprawdę, to nie jest ten pociąg dla ludzi, którzy mniemają, że mogą naładować w ten pociąg swoich bagaży pełno i jechać nim do nieba. To jest pociąg, jeśli już tak użyjemy, dla wolnych ludzi, którzy mają wszystko już w Chrystusie. Nie zabierają miejsca innym swoimi bagażami, swoimi jakimiś dziwactwami wiezionymi. Mają wszystko w Chrystusie i razem możemy przez to się cieszyć. Wszystko już w Nim. Chwała Bogu za to. Na ziemi musimy żyć i to jest prawda, musimy żyć. Musimy tak przeżyć, żeby nas to nie skaziło i nie odwróciło naszej uwagi od Chrystusa. Mamy żyć tak, jak miłe jest Chrystusowi, żeby On się mógł nami posługiwać. To jest prawda. A to jest tylko wtedy, kiedy my mamy śmiałość słuchać Jezusa. Wielu nie ma śmiałości słuchać Jezusa. Wolą sobie, a wiesz, ja mam takie ulubione miejsca w Biblii. Cała Biblia przez Boga jest natchniona, jest ulubiona. Dla bohaterów każde miejsce z tego Słowa Bożego jest przyjemne i miłe. I chcą czytać to Słowo, kosztować z tego Słowa. Ewangelia Jana, 1 rozdział. Od 1 wiersza. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko powstało przez Słowo Boże. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Mogliśmy zobaczyć objawionego Ojca w tym Słowie, które stało się ciałem. Tak jest nasz Ojciec. Wiecie, ja nie wierzę w chrześcijaństwo, które jest żyjące dla samego siebie czy samej siebie. Ja nie wierzę w takie chrześcijaństwo, bo taki nie był Chrystus. Gdyby był taki Chrystus i On by tu przyszedł i sobie żył w pałacu najlepszym, bo by Go było stać, tylu uzdrowionych ludzi, oni by Mu pieniędzy naznosili pełno, by sobie wybudował najpiękniejszy pałac, pokazał jak się żyje, jak się ma Boga z sobą, w cudzysłowie, mając mnóstwo złota, mnóstwo różnych rzeczy, no to wtedy byśmy powiedzieli, o, to wtedy mamy żyć dla siebie. Dla własnej prosperity, dla własnego rozwoju, dla poszerzania swoich tych bogactw ziemskich. Ale Jezus przyszedł i w sumie nic nie miał prawie. A jak bogato żył. Zupełnie inne życie przyszedł pokazać nam. Życie służby, aby służyć nawzajem sobie. Jeśli to zaniedbasz, to zaniedbałeś Ewangelię, czy zaniedbałaś Ewangelię. To jest życie służby. Służby sobie nawzajem. Służby w Duchu Chrystusowym. Im dalej posuwamy się w czasie, tym więcej diabeł rozlewa swoich fałszywych nauczeń. Teraz już takie nauki są, że ci, którzy nawet mieli pewność, że mają fundamentalne nauki, już dzisiaj są tak przedeptani przez tych następnych odkrywaczy, że w tej chwili już nie ma fundamentalnych nauk. Jak posłuchasz ludzi, co oni opowiadają, To już nie ma fundamentalnych nauk. Ten mówi to, ten mówi tamto, a ten mówi jeszcze zupełnie co innego. Zupełnie, nie ma oparcia na słowie. To już jest wszystko wyobraźnia, fikcja. Jak komuś się zwidzi, to dzisiaj opowiada. I ludzie szukają, co chcą szukać, żeby znaleźć kogoś, co im powie, fajnie jest. Wszystko dla słowa i przez słowo powstało. Hebrajczyków, 11 rozdział. Bóg rzekł i stało się, czytamy w Biblii. 3 wiersz. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Wszystko to zostało stworzone przez słowo. A w Kolosanach czytamy, w Nim wszystko zostało i władztwa i wszystkie te rzeczy w Nim i przez Niego i dla Niego zostały stworzone. A w 1 Koryntian, 8 rozdział, 6 wiersz czytamy, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniemy. Jezus Chrystus to jest Słowo, które stało się ciałem. Boży Syn,
Przez Niego i dla Niego wszystko zostało uczynione. On jest tym Słowem, przez które my zaistnieliśmy i dla Niego zaistnieliśmy. Ojciec wszystko przekazał swemu Synowi. Należ do Niego z wielką radością, dziękując Ojcu nieustannie, że nie dał Ci flegmatyka, nie dał Ci paralityka, nie dał Ci jakiegoś obrzydliwego kłamcę, tylko dał Ci świętego swego Syna za drogę. Bohatera, który przyszedł, aby znieść to wszystko dla mnie i dla Ciebie i przyjąć ten krzyż, aby zbawić nas z naszych grzechów. Abyś Ty był wolnym człowiekiem na tej skrępowanej ziemi, zakłamanej ziemi, żebyś mógł mówić i żyć w prawdzie. I teraz to Słowo, które stało się ciałem, mówi, jeśli zachowasz moje Słowo, żyć będziesz na wieki. Żyj więc obficie i raduj się Panem. Nie zwieszaj głowy, kiedy słyszysz prawdę Ewangelii. Podnieś ją do góry. Przyznaj się do swoich grzechów. Daj się oczyścić. Pan jest gotów. Jego krew oczyszczaj dzisiaj. Lepiej się dać oczyścić i wstać i żyć dla Pana obficie, niż ja jestem chyba nie taki. Każdy z nas był nie taki. Mówiliśmy o tym nie raz. Ale Jezus jest taki. I to jest wszystko inaczej niż w świecie. W świecie każdy chce być indywidualistą, a w chrześcijaństwie każdy chce być Chrystusem. Wszyscy chcemy być tym samym, jednym Chrystusem. Chcemy być na Jego obraz, tak jak Ojciec postanowił. Zupełnie inaczej niż w świecie. W świecie mówią, ceń swoją indywidualność, a my mówimy, nienawidź swojej indywidualności, nienawidź tego życia dla samego siebie czy samej siebie. Miłuj się w tym, co widzisz w Jezusie, życie dla nas. On jeden położył życie za wszystkich nas, żeby dać nam przykład. Abyśmy się z tego cieszyli. Nie marnuj swego czasu. Dobrze go wykorzystuj. Zamiast narzekać nad sobą, lepiej podnieś głowę i raduj się i wielbij Boga, żeby twój duch był poruszony. I żeby chwalił Boga w duchu i prawdzie, żebyś czcił Go. A więc wiemy, że Bóg już przed założeniem świata przeznaczył Jezusa Chrystusa jako ofiarę za ciebie i za mnie, żeby nas połączyć z sobą, żeby nas przyprowadzić z powrotem do siebie. I piękne słowa, które tak mocno w życiu Piotra też dały świadectwo. 2 Piotra 2,9. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Umie Pan, wyrwał go z pokuszenia. Jakiegoż pokuszenia? Kiedy on się wyparł nawet Pana pod strachem, pod lęką, pod tym presją diabła. Umie Pan wyrwać z pokuszenia. I co jeszcze umie Pan? Bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Umie Pan. Nie jest tak, że bezbożnik ucieknie i ucieknę w śmierć i nic mi Pan nie zrobi. Umrę i koniec. Nie. Pan cię wzbudzi i rozsądzi. Jeżeli grzeszysz, będziesz musiał otrzymać karę za swoje bezbożne życie. Ale jeśli chcesz należeć do Pana i Jego imię wzywasz z otwartym, prawdziwym sercem, On umie cię zachować w pokuszeniach twoich. Pan umie. Pan przeprowadza. Wspaniały jest Pan, wspaniały Zbawiciel. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jezus Chrystus. Wspaniały Pan. Powiedział, że Jego rozkazy będą miłe nam. Wiecie, ja bym chciał oglądać was jako bohaterów. A wy mnie, żebyśmy byli bohaterami Chrystusa. Nie chodzi mi o taką śmiałość, jaką ma świat. Umrzeć dla głupoty, kłócić dla swoich zysków. Raczej bohaterów, którzy są w stanie żyć dzięki Jezusowi tą Ewangelią, którą On głosił. Być szczęśliwymi ludźmi, którzy wygrywają ze złem, które nabyliśmy od diabła. Depczą po wrogu, który zatrzymuje chwałę, która się należy Synowi Bożemu. I cieszymy się z tego, że możemy to czynić dzięki Jezusowi. Żebyśmy się radowali w Panu zawsze, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi w Panu. Żebyśmy rozkoszowali się, czytając Biblię i kiedy ona nam pokazuje coś, co nam nie dostaje, o Panie, dzięki Ci, że Twoje Słowo jest tak prawdziwe i dzisiaj i ono mi objawia prawdę i mogę z tym skończyć. Pierwszy list Jana, 2 rozdział. Od 27 wiersza.
Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. Jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość darował nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego świat nas nie zna i Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Trwajmy w Chrystusie, aby gdy się objawi, byśmy byli gotowi na spotkanie z Nim, abyśmy byli jacy, tacy jak On jest. To jest przywilej, poznać Jezusa w doświadczeniach, kiedy wchodzimy w nie i okazuje się, że to Pan nami włada, a nie my już. Że Pan okazuje się zwycięzcą pośród tych doświadczeń i widzimy, że nie my, ale Pan, żyjąc w nas, daje nam zwycięstwo nad przeciwnościami. Lepiej tak poznawać Chrystusa, żyjącego w nas, niż tylko słyszeć o żyjącym w innych. Poznawać Go, jak On żyje w nas, jak On z nami czyni właśnie to samo, co czynił z innymi. Też w tym pierwszym liście Jana, 3, 13 wiersza. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie, zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowanie, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. My nie jesteśmy już cywilami. Nie jesteśmy ludźmi sprzed powołania, niepoborowi jeszcze. Wszyscy dorośli osiągnęliśmy wiek poborowy i zostaliśmy wezwani do wojska, aby być żołnierzami Jezusa Chrystusa i podobać się temu, który nas do armii powołał. Daliśmy się ochrzcić, daliśmy, żeby nasze stare życie zostało złożone w grobie, abyśmy nowe życie prowadzili. Wytrwajmy w tym do końca, a Pan wróci, aby wziąć nas do swej wieczności. Do końca wytrwajmy w Chrystusie. Nie dawajmy się oszukać, że mamy prawo żyć po swojemu i Pan nas i tak weźmie. Mamy żyć tak, jak On. To jest przywilej. Podejmować decyzje jak On. Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Jeżeli zaś zgrzeszymy, czego On nigdy nie uczynił, to On mówi, oczyść się i żyj dalej. Nie przyszedł, aby nas stracić, ale po to, żeby nas uratować, abyśmy mogli tak funkcjonować. 2 Tymoteusza jeszcze. 4 rozdział. Tego życzę każdemu z was. 4:7-8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwa, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Mówimy o tym wiele razy. Czas końca to jest czas opuszczania miłości do Chrystusa Jezusa. Jest to czas letnienia chrześcijan. Jest to czas ściągania jednego przez drugiego, jedną przez drugą z pozycji zwycięzców. Jest to ściąganie. Jest to takie zdecydowane życie bez Jezusa, takie uparte życie bez służby Chrystusowej, że człowiek wygląda na to, że jest naprawdę chrześcijaninem czy chrześcijanką, bo któż by mógł być tak zdecydowany jak nie Chrystus? Ale oni to zdecydowanie już nie mają z Chrystusa, to jest zdecydowanie grzesznika. Nie ustąpię. Mam zbawienie,
choćbym nawet żył w grzechach, to i tak jestem zbawiony czy zbawiona. A więc będę żył w grzechach, bo mi to jest wygodniej. Będę żył po swojemu, dla siebie, tak jak mi wygodnie. Nie będę się narażał na niewygody chrystusowe. Lubię wygodę. Lubię, jak mi jest dobrze. Lubię ciepło. Lubię, jak mam zawsze to, co mi się chce. To wtedy jest dobrze. Nie będę się wystawiać na doświadczenia, nie będę znosić przeciwności, nie będę znosić czyjejś fanaberii, nie będę znosić tego, nie będę znosić tamtego. Gdyby Jezus tak podszedł do nas, to nikt by z nas nie był zbawiony. A jeśli Go mamy naśladować, to właśnie wyjście naprzeciw, to jest ten dobry bój, który toczymy i chcemy go wygrać. A więc miej myśli dobre. Nie mówię, żebyś miał myśli dobre, czy miała, jeśli żyjesz w swoim grzechu i uparcie śpisz, zamiast żyć dla Pana, zamiast wykonywać zadanie, które żołnierzom jest wyznaczone do wykonywania, żaden żołnierz nie śpi, nie drzemie na służbie. Żołnierze czuwają i wiedzą, co mają czynić. To jest zadanie nasze. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Wykorzystujmy czas więc, bo dni są złe. Nie marnujmy czasu na mrzonki, na kręcenia się około nie wiadomo czego. Oczekujmy tego, że Pan chce pomóc nam w każdym wydarzeniu, żebyśmy byli zwycięzcami, żebyśmy mogli żyć dzięki mocy, zbawczej mocy Chrystusa. Jest ciśnienie na osłabianie Ewangelii, jest ciśnienie na to, żeby Ewangelia była zmiękczana, ludzie siedzą i mówią, zamknij się, zacznij mówić to, co nam się podoba, zacznij nas chwalić, zacznij nam obiecywać niebo, nawet jakbyśmy żyli w grzechach. Mów nam takie prezenty, składaj nam takie wspaniałe obietnice. Pocieszaj nas, bo przecież my jesteśmy i tak już utrapieni tym życiem. Stale haruj, stale pracuj, stale dzieci, stale tamto. No weź coś w końcu, powiedz nam takiego. A Pan mówi, a ja Ci mówię, ratuj się ze swoich grzechów, ratuj się ze swojej dumy, arogancji, ratuj się ze swojej śpiączki chrześcijańskiej, ratuj się i zacznij żyć prawdziwie dla Pana. Nie otaczaj się tymi rzeczami i nie mów, ja już i tak mam dużo. Czy te rzeczy Cię wprowadzą do wieczności? To jest coś normalne. Na ziemi wszyscy się takimi rzeczami zajmują. Mamy tak to czynić, żeby to czynić dla Pana, żeby to było w duchu Chrystusowym, żeby nasze dzieci były zbawione, żeby one weszły do wieczności. To jest ten największy bój rodziców, żeby zbawiać, ratować, nie ustąpić, aż przyjdą na kolana do Pana, aż się dadzą Mu uratować, być rodzicami, nie flegmatykami. Bóg chce zbawiać całe domy. Oczekuje ojców, matki, którzy będą stawiać się, a nie ślamazary chrześcijańskie, którzy chodzą i myślą, że dzieciom jak zapewnią bluzkę jakąś z Nike czy z czymś, to już są bohaterami chrześcijańskimi, bo ich dzieci nie wyglądają gorzej od świata. Lepiej pomyśl, jak wyglądają duchowo. Czy są ratowane, czy są wprowadzane w kosztowność Chrystusa, czy są otaczane modlitwami świętych rodziców. Przecież po to jesteśmy świętymi, oddzielonymi od diabła dla Boga, żeby dać naszym dzieciom świętość. Też to nie wynika, przecież to taka Ewangelia wyobrażeniowa. Ona mówi, no my uświęcamy swoje dzieci, no tak uświęcamy, że wszystkie do świata idą. To taka jest świętość też i rodziców w tym momencie. I to nie jest po to, żeby kogoś obrażać. To jest tylko dlatego, żeby wygrać tą bitwę. Żeby wygrać bitwę o wieczność. Żeby stanąć przeciwko diabłu, a nie przeciwko innym braciom i siostrom. Stanąć przeciwko diabłu i wygrać. Żeby Pan był przez to uwielbiony. O tym myśl każdego dnia. Myśl, że modlitwy świętych mają wielkie znaczenie. Wiedz, że Bóg Cię słucha. On ma upodobanie w Twojej żarliwej modlitwie. Tak wysłuchiwał swojego Syna. Diabeł chce osłabiać instynkt wołania, prawdziwego wołania do Boga. Jezus nie filozofował w modlitwie. Jezus uderzał prosto w tym kierunku, w którym trzeba było uderzać. Ojcze, ja Cię nie proszę za tym światem. Ojcze, ja Cię proszę za tymi, których mi dałeś. Aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Zachowaj ich od zła tego świata, Ojcze. Ja im dałem chwałę, którą Ty mi dałeś, aby oni byli jedno. Niech modlitwa wodza naszego na tym wielkim boju będzie dla mnie i dla Ciebie czymś ważnym.
ponieważ do dzisiaj jest wysłuchiwana. I do dzisiaj Duchowi Świętemu zależy na tym, abyśmy byli jedno, abyśmy byli zespoleni w tej jedności, abyśmy byli bohaterami, którzy walczą, ale z prawdziwym wrogiem. Którzy są w stanie uniżyć się przed Bogiem, przyznać się do swoich odstępczych działań, a nie zwalać winę na Kościół czy na cokolwiek innego. Gdyby to był może żywszy zbór, to ja bym też był taki żywszy albo żywszy. Zbawienie jest w Chrystusie. Wielu za Nim chodziło, ale ilu przy Nim wytrwało? Kiedy On tak wprost do nich mówił, wiele dobra już czynisz, ale mam ci za złe. Porzuciłeś pierwszą miłość. Wróć do pierwszej miłości, bo jak nie, to przyjdę i rozproszę was. Miłujcie się nawzajem, mówi Pan. Przebaczajcie sobie nawzajem, mówi Pan. Radujcie się, kiedy Jezus jest wywyższony, kiedy Ojciec jest wywyższony w zgromadzeniu, kiedy posłuszeństwo jest Słowu Bożemu. A smućcie się, kiedy jest inaczej, kiedy ludzie chodzą samowolnie, robią co chcą, kiedy chcą, jak chcą i uważają, że jest w porządku. Chcielibyśmy prawdziwego Kościoła w tych czasach, kiedy widok prawdziwego Kościoła prawie już nie funkcjonuje. Kiedy ludzie dużo opowiadają, ale już nie tej Ewangelii, którą głosił prawdziwy Chrystus, bohater, zwycięzca. Gotowy pójść na krzyż, znieść rozłąkę z Ojcem, żeby uratować Ciebie i mnie i przyprowadzić nas do Ojca. Ojcze, oto ci, których mi dałeś. Ja zachowałem ich. Żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia. Ojcze, i dzisiaj tak samo Jezus stoi przed obliczem Ojca i widzi Ciebie i mnie. I chce, żebyśmy wygrali. Nie ucz się ustępować w tej bitwie. Jest ten, który nigdy nie ustąpił i dzisiaj gdzie On jest? Po prawicy Ojca. Naucz się wygrywać. Naucz się tak chodzić z Panem, żebyś miał ochotczego ducha, żebyś miała i w tych prawach Bożych, w tych sprawach Bożych, żebyś widział mogę, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ciesz się Nim, raduj się, nie pozwól, żeby diabeł Ci opowiadał bajek. Że będziesz siedzieć sobie, robić swoje i będziesz silnym żołnierzem w walce z diabłem. Spyta się każdego zawodnika, który wygrywa, czy on sobie leży, bo on kiedyś był, przecież ćwiczył kiedyś, no ćwiczył 2 lata temu, no przecież, no to przecież jak ćwiczył 2 lata temu, to za 2 lata też będzie tak silny. Spytaj go się, czy to działa. Czy on musi ćwiczyć cały czas, żeby być silnym. A jeśli chrześcijanin leży sobie w swoich grzechach, to nabiera tam siły czy słabnie? Co z tego, że 2 lata temu wygrywał z diabłem, czy wygrywała? Gdy dzisiaj leży w swoim grzechu, to słabnie. I coraz więcej myśli raczej niszczących niż budujących. Ale kiedy stoisz w Panu i kiedy rozglądasz się i widzisz, że Pan daje ci możliwości zwycięstwa, chociaż może narozrabiałeś coś, Pan jest tym, który chce ci pomóc, chce ci uratować. Mówisz, Panie, źle było, ale nie musi tak być. Bo żyję, bo dajesz mi jeszcze czas życia, dajesz mi czas upamiętania, dajesz mi czas napomnienia. Wróć do pierwszej miłości. My wiemy, co to jest pierwsza miłość. Bo bez tej pierwszej miłości nigdy nie bylibyśmy chrześcijanami, chrześcijankami. A więc wróć do tego, kiedy chodziłeś z Panem, chodziłaś cały czas, bez przerwy, dzień i noc z Panem Jezusem. Nigdy bez Niego. Nigdy samotnie, nigdy o lepiej, żeby Pan ze mną nie był, bo teraz myślę sobie robić swoje grzeszki. Ale Panie, zawsze z Tobą, jak Ty ze mną. Bądź tej miłości i ciesz się tym, że chodzi z Tobą sprawiedliwy. Ten, który Cię miłuje i chce Twojego zbawienia, chce Cię widzieć w wieczności. Amen.